pracowni magnetycznego pingwinka zaprezentuję Wam takie, zapoczątkuję taką serię, czym pracuję na swojej magnetycznej przystani magnetycznego pingwinka. A więc tak, zaczniemy pierwszy odcinek ze stacją taką, którą kiedyś kupiłem, takie uniwersum. Bardzo rzadko tego, jeżeli chodzi o całość, używam. Najczęściej to HOT, bo tutaj w zestawie jest HOT AIR. Jest to stacja YIHUA 1000B, W, jak to wiadomo, jak to tutaj interpretować, ale YIHUA 1000B. Co ona ma w zestawie? Ma w zestawie wspomniany HOT. Wspomniany HOT, ja sobie go tutaj uruchomię, żeby Wam tutaj pokazać. Pogasimy wszystko. Ma w zestawie HOTA, oczywiście z wymiennymi dyszami. Temperatura nagrzewania jest maksymalnie do... Zaraz Wam tutaj powiem. 480 stopni bodaj. Tak mi się przynajmniej wydaje. 450, nie pamiętam. 480 stopni, nadmuch od 1 po 9. Oczywiście HOT AIR uruchamia się, ja sobie ustawię tutaj przykładowo na trójeczkę, uruchamia się dopiero po zdjęciu kolby z uchwytu. Jest czujnik i dopiero teraz zaczyna rozgrzewać. Bardzo szybko się to rozgrzewa. W zasadzie już jest gotowy nadmuch. Nie będziemy dotykać, bo to 480 stopni. Po odłożeniu na uchwyt kolba się chłodzi. Z drugiej strony mamy w zestawie lutownicę grotową. Nie wiem, nie pamiętam, ile ona ma tutaj wat, ale chyba z jakieś 60, z tego co pamiętam, na pewno ma. Zaraz sobie tutaj zobaczę, bo żeby Was tutaj w błąd nie wprowadzić. Szukasz nie wiadomo czego, Jarvisa, przecież masz tutaj grotówkę, która rozgrzewa się do 480 stopni. Jeżeli chodzi o moc, nie jest za duża z tego co pamiętam, nie będę teraz szukał w tych tutaj. 75 W ma, ale z tego co pamiętam, to ona nie była zbyt dobra, nie jest zbyt dobra w tym zestawie. Bardzo szybko się rozgrzewa. 480 stopni, już 340 stopni, także bardzo szybko się rozgrzewa, nie będziemy jej teraz grzać. Także kolba jest, w zestawie grotówka jest i teraz w zasadzie najfajniejsza rzecz, którą teraz ostatnio zacząłem sobie używać, to lutownica na podczerwień, plus jeszcze jest preheater podgrzewacz, tutaj mamy, który rozgrzewa się do temperatury 200 stopni, tutaj mamy sondę, w zasadzie tutaj tej naszej lutownicy na podczerwień. Preheater trochę wolno się nagrzewa, ale jednak 200 stopni robi różnicę, co zresztą robi tutaj swoje. Spełnia to zadanie, które ma spełniać. Zresztą zaraz Wam tutaj zaprezentuję wylód układu scalonego z płytki. Także nie będziemy tego grzać. No i nasza lampa na podczerwień rozgrzewa się do maksimum 350 stopni. Tutaj mamy płytkę chroniącą oczy. W zestawie jest jeszcze lampa podświetlająca, którą sobie tutaj uruchomię. No i oczywiście nasz czujnik temperatury, regulowany uchwyt, możemy sobie jeździć. Jeszcze są zmienne okulary tutaj do tej naszej stacji. Cała stacja robi spory huk, ponieważ tych wentylatorów chłodzących jest tu sporo. Nawet jeśli powyłączamy wszystkie tutaj zasoby, ona się chłodzi. Wentylatory tutaj to powietrze przedmuchują. Dopiero jak wyłączymy całość, jest cisza i spokój. Ale żeby z tego korzystać, musimy po prostu włączyć, no i przetrzymać ten hałas. Ja zacząłem tą stację niedawno używać pod tym kątem, jeżeli chodzi o wylutowywanie tutaj tych układów. Taką mamy w zestawie taką podstaweczkę, którą sobie regulujemy. Ja sobie tutaj ułożę na tym, że ta płyteczka jest krótka i nie ma jak tutaj jej rozłożyć, więc sobie odkręcamy nasze regulatory i ściągamy do tutaj pożądanego rozmiaru. Jeszcze kapkę. Mam nadzieję, że mi się to wylutuje tak jak trzeba, ponieważ akurat ten układ, który mnie tutaj interesuje, on jest blisko tej naszej nasadki tutaj. Może da radę. Musiałbym sobie użyć po prostu uchwyt, który mi będzie trzymał to. W każdym bądź razie mamy płyteczkę unieruchomioną. Co będzie nam potrzebne? Chwytak układu po nagrzaniu się do odpowiedniej temperatury, topnik oczywiście i ewentualnie pęceta, ale pęcetą tego nie złapiemy. Ja nakładam sobie topnik. Taki mam, więc taki nakładam. Tu dobrze by było przesmarować pędzeleczkiem to. No ale ja mam taki, więc używam taki. To jest po to, żeby Wam zaprezentować działanie tej stacji. Jak to tutaj ładnie można wylutować. Więc teraz pierwsze co, podgrzejemy sobie płytę od spodu, czyli podgrzewamy preheaterem. 200 stopni mamy ustawione i czekamy, aż nam się tutaj to ustawi. Ja niedawno stację używałem, więc ona się jeszcze tutaj dobrze nie schłodziła, 89 stopni ma. Czekamy, aż nam się tutaj to rozgrzeje. Im temperatura wyższa będzie od spodu tutaj na tym preheaterze, tym topnik będzie szybciej się topił. Ja sobie już tutaj przygotuję, zjadę niżej naszym naszą głowicą czy lampą. O, tutaj sobie podświetlimy elegancko. Tutaj sobie przyłożę czujnik temperatury, który będzie nam wskazywał, jaką mamy tutaj blisko temperaturę. Warto byłoby z drugiego źródła sobie mierzyć temperaturę, czyli jakimś tutaj na podczerwień termometrem albo pirometrem. No. Więc czekamy, aż się to nam tutaj rozgrzeje. Możemy troszkę dołożyć jeszcze tego topnika tutaj. A po co tak robimy? Po co podgrzewamy od spodu? Ano, podgrzewamy od spodu po to, żeby płyta, na której siedzi układ, dostała odpowiedniej temperatury i łatwiej było nam zdjąć ten układ. Do zdjęcia układu użyję takiej przyssaweczki, którą tutaj mam. To jest mechaniczny taki przyrząd, który dociskając przyssaweczkę z wciśniętym przyciskiem przyssie nam się w momencie zwolnienia przycisku, zaciągnie powietrze i przyssie się do układu, wtedy będziemy mogli go łatwo zdjąć. Wracając do mierzenia temperatury, warto by było mieć właśnie ten pirometr, który którym tu możemy sobie strzelić pistoletowy, w którym możemy sobie zbadać temperaturę, jaka jest faktycznie z drugiego źródła, bo to może być delikatnie na przekłamaniu. W tej chwili mamy już 185 stopni, czekamy do temperatury tutaj troszeczkę to oddalę, bo tu mogą mi się te pokrętła przytopić, trochę niedobrze to zrobiłem, ale może jednak nie. Zobaczymy. Już mamy 190 stopni, 200. Jest 200, więc załączamy sobie tutaj naszą lampę podczerwieni. Teraz może być światło nam tutaj dosyć mocno grzać. I tutaj widzimy już proces nagrzewania. Trochę się będzie dymu robiło, ale no niestety musi. Ja tutaj trochę bliżej sobie ten nasz czujnik przyłożę, bo on już tutaj ma 200 stopni. 220. Układ już chyba pływa. Zaraz sobie zobaczymy. Jeszcze nie. Dwieście 78 stopni. Już nam ten układ tutaj schodzi. Więc odstawiamy sobie lampę. Nie, jeszcze nie. Dobra, popraweczka. I grzejemy dalej. Trochę za mało. Trochę trzeba jeszcze poczekać. Już możemy zdejmować układ. Zdjąłem go co prawda przesuwając, bo to jest tylko prezentacyjnie. Układ mamy zdjęty. Tutaj wszystkie pola lutownicze się zachowały. Co prawda przyssawka, ona się tutaj troszeczkę przesunęła mi się przyssaweczka i nie chciało się tutaj to przyssać tak jak trzeba. A teraz o. I tu był problem. Także to sobie możemy już ładnie do przodu wysunąć. Gasimy i zostawiamy do ostygnięcia. Potem, żeby wylutować nasze tutaj, żeby oczyścić naszą płytę, no to plecionka i kolbówkę możemy do tego użyć i z szerokim grotem oczywiście i tutaj stopnikiem czyścić te pola. Także jak widzicie, wylutowanie układu jest przy pomocy takiej stacji niezmiernie łatwe. Co jeśli mamy już potem wymieniany układ, bądź przygotowany układ, bądź też nowy układ, który chcemy tutaj wlutować, no to oczywiście możemy to zrobić hot airem. Trzeba to mieć wprawę, oczywiście. Także to była taka krótka prezentacja jednego z moich urządzeń, które może się przydać na serwisie. Ja nie mówię, że początkującego elektronika, bo to na początek, no to przynajmniej ja zaczynałem od transformatorowej. Także to jest jedno z moich urządzeń, które właściwie pozwala mi na wylutowywanie takich układów precyzyjnych. Więc do tego to użytkuję. Także ta podczerwień z tym prehiterem się przydaje. To sobie już możemy odstawić. Lampę pogasimy. Urządzenie nam się chłodzi, studzi, to niech nam się studzi. To możemy sobie zdjąć ten układ już. Więc mamy go wylutowanego tutaj. Płyteczka nam ostygła i tak to wygląda. Oczywiście to jest płytka testowa, zalana tutaj topnikiem. Zresztą tutaj, tu gdzie jest nasz układ, też jest zalany topnikiem. Oczywiście to potem czyścimy, tak jak wspominałem. Lutownica grotowa z szerokim grotem i plecionka, która jest niezbędna przy tego typu oczyszczaniu tych padów lutowniczych. Potem czyścimy szmatką, czy nawet też szczoteczką do zębów. To różnie praktykują. Można i szczoteczkę do zębów. Ja używam bardzo często szczoteczki do zębów i oczywiście pałeczki do uszu, ale pałeczki do uszu zostawiają wąsy, włosy, więc można bawełnianą ściereczkę i czuru tutaj, buru, jak to niektórzy mówią. Przejeżdżamy, czyścimy kto czym może. Ważne, żeby efekt osiągnąć. Każdy wypracowuje swoją metodę w trakcie używania takich urządzeń. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o prezentację tej stacji YIHUA 1000B. Krótka prezentacja, może mało treściwa, nie wiem, jeżeli się będzie podobało, no to lajkujcie. Będziemy to wszystko tutaj unowocześniać, ulepszać. Ja będę to starał się Wam, sam się rozwijam, więc będę się starał Wam prezentować te urządzenia, z których ja tutaj korzystam. Nie są to może wysoce wyspecjalizowanej klasy urządzenia, ale naprawdę w takim serwisie jest to pomocna opcja. Mnie bardzo tutaj pomogła, tak jak mówię, bardzo często korzystam z Hot Aira. Co prawda są stacje lepsze, które mają swój kompresor i tam to jest bardziej precyzyjny i jakość jest inna, ale to wystarcza do tych rzeczy, które ja wykonuję, które naprawiam. To naprawdę wystarcza. Tym bardziej, że ja oprócz laptopów i różnego rodzaju sprzętu naprawiam też telefony, a to jest naprawdę niezbędne. Używam tego za każdym razem. Także to jest jedyny element, jeden element tej stacji, której cały czas użytkuję, a teraz ostatnio zacząłem coraz częściej użytkować nasz prehiter razem ze stacją, która tutaj jest na podczerwień. Jak już prezentowałem, układ się ładnie zdjął. Także szybko i bezboleśnie. Nie ma się tutaj też co Hot Airem męczyć, chociaż taka opcja z Hot Airem też oczywiście jest. Możemy to robić w ten sposób, trzymając tutaj pensetę czy jakiś inny układ. Jeszcze nie posiadam pensety, termopincety czy termopensety, jak to tam się mówi, więc jak to nazywają, więc w taki oto sposób właściwie tutaj można też Hot Airem sobie układy pewne lutować. Także opcji jest tutaj wiele. Możemy też korzystać właśnie z tego urządzenia. Oczywiście ja z tej strony położyłem, bo no, na prawą rękę lepiej jest lutować to wszystko, więc też możemy na tym stanowisku sobie to wszystko tutaj ładnie użytkować. Także no sporo miejsca stacja zajmuje, ja na co dzień mam ją troszeczkę wyżej tam na tamtym stanowisku, no ale tak jak mówię, to był pierwszy odcinek z serii prezentowania, więc to jest jedyne urządzenie tak duże w moim serwisie, że ono tam u góry też mogę to robić, ale w celach prezentacji musiałem to tutaj Wam zdjąć, pokazać w całości, także Cóż, moi drodzy, to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam z magnetycznym pozdrowieniem weekendowym. Mam nadzieję, że ten odcinek pokrótce się tak podobał. Oczywiście te urządzenia będą też w trakcie różnych napraw prezentowane w inny sposób. Każde z osobna Wam zaprezentuję, żebyście wiedzieli, czym pracuję. Także mam nadzieję, że to się podobało. Jeżeli tak, to łapkę w górę. Jeżeli nie, to łapkę w dół. Komentarz, piszcie, lajkujcie i odwiedzajcie mój kanał na YouTubie. Mam nadzieję, że przyniesie mi to satysfakcję, że ktoś z Was to ogląda i w jakiś sposób docenia. Także z magnetycznym pozdrowieniem jeszcze raz, Pingwin Jarvis. Ahoj! I tu takie oblotne postscriptum, ponieważ nie widzieliście na filmie pewnych rzeczy od frontu, więc takie coś tutaj Wam przyprezentuję. O, tak to się przedstawia nasza stacja. Trochę miejsca zajmuje. To jest ten panel. Oczywiście stacja kolbowa uruchamia się, tak jak wspominałem, po zdjęciu z uchwytu. Na uchwycie stygnie. Także tak to wygląda. Dziękuję za oglądanie mojego kanału.